ale z tego co pamiętam, bardzo dużo było też objawów wydawanych, finansowanych przez MOPS, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, czy gminny. I ja myślę, że tą tendencja, taka potrzeba społeczna jest, ta strona mogłaby pracować po prostu również na potrzeby szersze niż tylko dzieci i nauczycieli. A wygląda na to, że ona praktycznie teraz kończy swoje funkcjonowanie, a szkoda, bo wydatek środków z naszych podatków. I no, wygląda na to, że to zmierza chyba do jakiegoś powolnej likwidacji. Dziękuję bardzo.